Lawendę zaczynamy ciąć, kiedy ona zaczyna nam się delikatnie zielenić. Jak nam czubki się zaczynają zielenić, no to czas jest na cięcie wiosenne lawendy, które jest konieczne. I co jest ważne, nie powiem nikomu tutaj, czy to jest początek kwietnia, czy to jest koniec marca, jaka jest pora cięcia, z uwagi na to, że nasz klimat, nasza pogoda jest tak obecnie, tak intensywnie się zmienia, więc my mieliśmy już ciepło pod koniec lutego, więc to wszystko zależy od tego, jaką mamy pogodę, jakie mamy temperatury. Na pewno, co jest ważne, nie można ciąć, kiedy w nocy zapowiadane są przymrozki i nie wolno ciąć lawendy wtedy, kiedy zapowiadany jest deszcz na wieczór, bądź też dzień jest taki bardzo mglisty, jak jest duża wilgotność. Na wiosnę tniemy przede wszystkim wszystkie suche gałęzie lawendy, ucinamy. Podcinamy ją trochę od dołu, żeby miała dopływ powietrza, bo rzecz polega na tym, że jeżeli nie tniemy i te krzaki po prostu nam tak leżą na ziemi, to z czasem po prostu zaczynają nam gnić. Lawenda musi mieć przepływ powietrza od dołu, więc podcinamy ją od dołu, usuwamy wszystkie suche gałązki i przycinamy ją z góry tak jakieś 2-3 cm, tak żeby też usunąć pozostałości suche, tak żeby ona zaczęła dawać z siebie zielone listki. Teraz pokażę, jak się to tnie, w jaki sposób i jeszcze na koniec kilka słów. Mamy obciętą i co jest kolejna taka ważna rzecz przy lawendzie, ją trzeba teraz poczochrać, żeby wszystkie ścięte końcówki nam spadły z krzaka. Więc to jest może śmiesznie wyglądająca czynność, ale to jest bardzo ważna czynność w naszych lawendach. Ją trzeba po prostu wytrzepać z tych wszystkich pozostałościach, co zostały.
To było cięcie takiego 5-letniego krzaka lawendy. Tak wygląda lawenda. My mamy lawendę pośrednią, grosso. Powstanie też kolejny filmik, jak wygląda cięcie takiej rocznej sadzonki lawendy. To proszę znaleźć sobie na naszym kanale na YouTubie. I przy okazji oczywiście zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału oraz na polubienie profilu Danowiec na Facebooku. Pojawiają się tam filmy o właśnie o pielęgnacji roślin, o właściwościach roślin, jak również odnośniki do naszych produktów, które są tworzone tylko i wyłącznie z naturalnych surowców, bez konserwantów, bez chemii. Zapraszam.